Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Insight. Mówiłem na samym starcie, że nie będę nagrywać aczkolwiek z rana, aczkolwiek no to... Kurczę, co jest z tą szafą? Aczkolwiek to jest właściwie taki jedyny moment, w którym można sobie usiąść i nagrać, więc... No więc teraz albo w nocy, ale w nocy już jestem pewnie zmęczony zazwyczaj. Wiecie, wolę sobie poleżeć albo nie wiem, włączyć jakiś durnowaty, nie wiem, włączyć telewizję i obejrzeć jakiś film i tyle, nie? Dobra, z tego co pamiętam, słuchajcie, z tego co pamiętam, bo grałem chyba wczoraj chyba nie zdarzyło mi się nawet odpalić. Takie mam wrażenie. W ogóle ja mam lekkie ścina, ale mam nadzieję, że wy nie. Nie wygląda na to, że macie jakieś ścinki, bo patrzyłem sobie na frapsie, nie? Jak po odpaleniu OBS-a ja mam tam 120 FPS-ów, czyli te 140 nie jest płynne, przez to ma się takie lekkie wrażenie, że są lagi. Wcześniej w ogóle było 60, więc nie wiem. A w ogóle trochę ten OBS świruje. Sorry, że tak gadam na samym starcie, ale trochę ten OBS świruje, bo w ogóle jak mam OBS-a odpalonego i grę, to nieważne jaka gra jest. Ta gra laguje. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Może najnowsze aktualizacje OBS-a to naprawiają, mimo że to jest jakiś stary błąd. No niedługo sobie tego OBS-a zaktualizujemy. Ja tu będę przy okazji, słuchajcie, grał. No rozwiązałem tą niesamowitą zagadkę i nie wiem dlaczego na nagraniu mi to nie przyszło, ale raczej powiem wam, najtrudniejszą rzeczą świata to nie było. Ale chyba tam wczoraj czy przedwczoraj w tych poprzednich odcinkach to nie był mój najlepszy dzień świata, co nie? Takie odnoszę wrażenie. Widzieliśmy tego Gaugana, co nas będzie straszył. O kurwa. Ja wam powiem, co zrobiłem. Zamiast skoczyć, słuchajcie, to klikłem X do podnoszenia rzeczy. I przesuwania i tak dalej. Przyciski mi się poba. Dobra, Eryk! Czechu! Czechu! Boże, i teraz źle to odpaliłem. No weź, kill me. A czekajcie, może fajny trik zrobimy, patrzcie. No trick. W ogóle jest taka youtuberka, która nagrywa o koniach i też się nazywa Czechu. Strasznie to jest dziwne. Strasznie, słuchajcie, jak znalazłem jej kanał i wchodzę i... I laska nazywa się Czechu, nie? To jest takie... W ogóle to... Znaczy nie wiem. Może ja już na tyle się przyzwyczaiłem po prostu do siebie, że... What the fuck is wrong with me? Może ja po prostu przyzwyczaiłem się, słuchajcie, do siebie i wiecie, teraz jak ktoś inny po prostu się tak nazywa i szczególnie, że jest to inna płeć, to Czechu brzmi tak bardziej męsko przez to, że ja się przyzwyczaiłem do tego. Ale no nie wiem. Ale tak szczerze wydaje mi się, że Czechu to raczej taka takie przydziwisko, taka nazwa taka moja, nie? W sensie taka płci z dikiem. Nie wiem, bo... Czechu. A może ona ma dika? W sumie kto wie. 21 wiek. Uznał. Ale no... Do wody? Are you fucking serious? Do wody? No muszę, przepraszam was. A. Dobra, mody. Co ja odpierdalam? Ty, umieramy. Ty no, a nie, jest dobra, jesteśmy wynurzeni. Ło, dlaczego do wody? Mody, co ty odkurwiasz? Zamaniany jebaną. O, Jesus, dobra, to jest strasznie stresujące, wam powiem szczerze. No, oczywiście, że tak, kurwa. Biegnij. Wiedziałem, że było jakieś właśnie... A czemu ona się teraz odpaliła? Co ona teraz robi? Musimy kurwa przebadać. A!
Zabija mnie, to robi. Kurde, molek. O. Ło. Czemu ona się odpala dopiero po czasie? Czym ty jesteś? Kim ty kurwa jesteś? Ościu. Stres zero. Dobra, czyli... Czyli co? Czyli rozumiem, musimy się w pizdu roz... Znaczy, przepraszam, ja wiem, że ostatnio dużo strasznie przyklinam. Co z błędem. I musimy się chyba rozbujać i po prostu jak najdalej skoczyć, żeby ona nas nie złapała. Takie odnoszę wrażenie. Nie wiem, na jak mocno jesteśmy się w stanie rozbujać, dlatego... Nie wiem, czy jesteśmy jeszcze w stanie... O kurwa. Więc może nie przesadzajmy. Dobra, ostatni raz. Cyk. Dla pewności, słuchajcie. No, właśnie wiedziałem, że była taka sentencja z tą wodą, co nie? Że coś takiego, słuchajcie, było, że... Właśnie, że musieliśmy przed nią uciekać. Mówiłem to chyba w poprzednich odcinkach. Co? Trochę inaczej to kojarzyłem, że to wyglądało. Nie będę... Aha, gdzie... A, co ja chcę? Czemu ja się rozbujawuję je? Trochę wydawało mi się, że to inaczej będzie wyglądać. Aczkolwiek może jeszcze będzie okazja powalczyć z... jak ją nazwiemy? Zosia? Zosia brzmi fajnie, co? Pewnie, że Zosia brzmi kozacko. No to będzie jeszcze okazja na powalczenie z Zosią. Ja mówię na siebie Zosia, bo mam kitkę. I czasem na przykład robiłem jakieś dziwne rzeczy, typu właśnie tutaj na górze, albo takie dwa małe. Więc... Dobra, rozpęd. Więc niech będzie Zosia. Zosia, pierdol się. Siema. Ty, jakoś dzisiaj wyjątkowo mało boję się tego wszystkiego. Może, nie wiem czemu. Dzisiaj jakby... A tak to normalnie sram w majty. Może, bo nie boję się, że ktoś zaraz, jakaś ręka mnie dotknie w ramy. To jest najgorsze, nie? Słuchajcie sobie muzyki, wiecie. Albo oglądacie jakąś grę. Nie? Właśnie taką. Ja tak zawsze miałem, nie? I miałem właśnie też z tyłu drzwi. Więc za każdym razem, na przykład w nocy, jak mama coś chciała, nie? O trzeciej w nocy, to takim ramię czułem. Brz. To jest kurwa, to jest przerażające, to jest cholipka. No i chyba umarliśmy, wam powiem szczerze. Nie ma dla nas nadziei. Żartowałem, gościu. Już by nas dorwała, wystarczy kutasić przy wodzie, ale ona to chyba a little bit stupid. Ja w ogóle tak zaczynam wstrącać angielskie słówka do polskich. Tylko polskie. No słuchajcie, co my mamy kurczę teraz robić? No na górę... no, nie wejdę. Nie wejdę. A, wejdę. Kurwa. Sił budu. Zejdźmy trochę. O, nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba, co ja zrobiłem. Nie. A, czekaj. Co? Chciałem, że na końcu jakby... Dobra. Nie kumam, ale okej. W sensie, że co? Że my tam byliśmy przed chwilą, co nie? Więc kurde, o co chodzi? Tam wejść nie wejdziemy. No dobra, no to co, YOLO. Pozdrawiam.
Ty, powiem wam, chyba nie damy rady. A, w ogóle czekajcie, nie otworzyłem sobie tego. Pan menadżer, menadżera zadań. Stop. Ale nieudolnie trzymam tą myszkę. Już tak przyzwyczaiłem do tej myszki, że jak odpalę SteelSeriesa, to przecież umrę z tą taką wielką mychą. No dobra. A ponadto scroll mi tam nie działa, co jest wyjątkowo denerwujące, ale przyjemnie się gra w ligę, chociaż nie można oddalić. Dlatego często jak gram w ligę na przykład, to gram, słuchajcie. Dobra. Czy to jest jakaś zagadka logiczna? Na pałsztągę nie idzie. Dobra, w zagadkach logicznych jestem kurwa mistrzem, jak zauważyliście po poprzednich odcinkach, więc jakby nie mamy się czego bać, tak? Na chillera i utopia. Teraz powiem wam tak. Dobra, zobaczymy, gdzie pojedziemy tym. To se jedzie tak tu siubudu. Siubudubudu. Nie no, młody tylko nie spadnie, nie? Tak. O! 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 Tak jest. Tak jest. Tak, o to właśnie chodziło. Ha! IQ 700. Go. No, może na styk. Easy clap, boys. Tylko do góry pójdź, młody. Nie, pójdź. Easy, gitas. Trochę nawpierdalałeś. Najadłeś się wody. A dobra, wyłaźmy z tej wody, bo to kurwa nie ma co tu pływać. A dobra, z ciekawości sprawdzę, czy tu nie ma żadnego innego potwora. Tak, żeby być gotowym na przyszłość. No, wygląda na to, że nie. Boże, ta płynność tej gry, te detale. Przecież to jest przepiękne, co się dzieje w tej grze. Ta gra jest przepiękna. Szkoda, że w ogóle, że nie można. Chociaż w sumie. Czy aż tak szkoda? Chciałem powiedzieć, że szkoda, że nie można nagrywać w 144 FPS-ach. Znaczy, w teorii można, nie? Ale za bardzo nie ma gdzie tego wrzucić. Znaczy, może jakiś portal jest, nie? Ale szkoda, że YouTube nie daje takiej możliwości. A z drugiej strony uświadomiłem sobie, Boże, ile oni muszą danych przechowywać. A co dopiero, jak jeszcze przecież wiecie, by doszły filmiki, które ważyłyby 8 razy więcej, nie? Jakby każda byłoby tam powiedzmy 4, 5, 5, 5-krotnie więcej niż standardowo, albo dwukrotnie, ponad dwukrotnie więcej. Więc, czy tam 120 może FPS-a, chociaż z drugiej strony to ma takiego kompa, żeby takie rzeczy robić. To już naprawdę było i wtedy, no myślę, że 60 starczy, nie? Bo jest bardzo płynny obrazik, wszystko jest fajne, ale. A może. A, tu jest woda? Top. Nie, młody, wypływaj mnie stąd. Trzeba inaczej zrobić. Tylko ja teraz kurwa nie wiem, gdzie ona jest, niestety. Dobra, tu jest. No niestety umarliśmy. Ej, gagatek mały. Kunstwot. Nic poń. Dobra, wypływaj. Cyk, mamy to. I chyba to zważywiłem, wam powiem szczerze. Trzeba wypłynąć. Cofnę. Dobra. W ogóle się zawahałem na chwilę i już tak coś czułem, że te ułamki sekund to mogą kurczę zaważyć o tym. Trudno jest nie ginąć tym chłopcem.
Mówię, fajnie by było, jakby było kilka żyć, bo to by było mega emocjonujące, albo wiecie. Dlatego fajne są gry takie jak The Walking Dead, jak The Wolf Among Us, ponieważ przez to, że konsekwencje masz swoich wyborów, nie? Że jakby nie masz, nie możesz umrzeć 77 razy, to no to przez to ta gra jest o wiele bardziej emocjonująca, niż ten chłopczyk tutaj. Chociaż tak, nie powiem, że ta gra nie jest emocjonująca, bo jest, ale też bez przesady, nie? Lubina. Co ja powiedziałem? Nie wolno tak mówić, Jarek. Dobra. A, bo mody mi zaraz tu kurwa zginie. Nie wiem, ile trzeba odczekać, niestety. Już? Już 16 minut odcinka, bardzo mi się to kurwa nie podoba, właśnie na to. Widziałem. Byłem pewny, czy to się stanie. Możemy sobie zobaczyć przynajmniej, co tu jest. A! Aha! Czekaj, co? Kurwa, co tu się dzieje? Staram się jakoś sterować czymś? Nie wiem. Co nam zrobiła ta dziewczynka? Co tu się dzieje? Ale mam czary, chłopie. Aż mi łzy zaszły, kurwa, tymi. Co tu się dzieje? Co jest grane? Umarliśmy? To jest koniec gry? Nie, no nie może być koniec gry. A może być koniec gry? Ta gra jest krótka. Nie, nie może być. Może? Co tu się dzieje? My umarliśmy? Czekaj, kurwa, że co? Co to jest? Jakieś, nie, to jakieś ryby są. Kurwa, czemu to świeci? Czemu nas oblegają ryby? Czemu... Kurwa, co tu się dzieje? O, co? Ja mogę pływać? Halo? Ja mogę... Co jest, kurwa? W którym... Co jest? Wait, co do... Co to tu? Co tu się... Co jest grane w ogóle? Co? Czekaj, ja mówiłem, że ta gra nas, słuchajcie, zaskoczy. Ja wiedziałem, ja jestem pewny, że ta gra nas zaskoczy czymś jeszcze. Byłem tego pewny, słuchajcie, ale... No powiem wam szczerze... No, okej. Okay. Fajnie. 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 Bardzo fajnie. Ta dziewczynka nas ostatecznie uratowała? Kurwa, ja tu nic nie rozumiem, co tu się dzieje. Co my mamy zrobić teraz? Tu coś jest? Też nie, tu jest jakieś doprowadzenie tego światła? To jest kurwa ściana? O, do ciasnej. Dzieje.
Nie mówcie, że potwór okazał się być dobry. Ojeja. Ja tam chyba mogłem walczyć z nią, ale puściłem pana, bo uznałem, że jakby wiecie, no. Czy puściłem pana, nie? W sensie nic za bardzo nie robiłem. Holy shit. Ja trochę, słuchajcie, oddalę mikrofon i będę mówił troszeczkę ciszej, żeby tutaj nie psuć klimatu. Mam jakiś ludzi, to są ludzie, oni są do czegoś podłączeni i tu w ogóle... To była jakieś tego, szpital kiedyś, coś takiego? Się boję, jak to. Nienawidzę tych przejść za ścianę, bo to jest taki moment, w którym. O kurde, co tu się dzieje? Ale mam ciary, no nie wiem. Ta gra jest, słuchajcie, ja wiem, że to jest. Wiecie, no w grze można zrobić wszystko, nie? Ale. Ja jestem, słuchajcie. Kurwa, przestańcie tak, no. Ale powiem wam. Shut up. Shut the fuck up. Jak ta gra jest teraz głośna. Przed chwilę zastanawiałem się, czy wam nie podgłośnić, ale... Jesus. Ale chyba powiem wam szczerze, nie jest potrzebna taka. Ja mam całe plecy zacianane, kurde. Jest to ładne, jest to. Myślałem, że możemy się władować do batyskafa. Ryby nam pomogły? Czy co jest? A nie, czy po prostu... Co jest? Czemu, ale to jest epickie, nie? To jest mocne, wam powiem. Tu jest jakiś easter egg, tak? To jest to, co kiedyś wtedy robiliśmy. No, ale mamy kurwa skład ryb. To jest to w ogóle do przeczesywania, czy coś takiego? Kurwa, tutaj? Może tu się wszystko zaczęło? Nie. A może jak odblokujemy 14, to pojawia się dodatkowe zakończenie? Kto wie, słuchajcie, co ta gra przygotowała ostatecznie dla nas? No dobra. Ja, słuchajcie, wiecie co? Ja się zamknę.
czekaj. Co jest? To była, to, czyli to była ręka jednak? Ja na samym starcie właśnie zastanawiałem się, czy to nie jest kurwa ręka. Ale powiem wam szczerze, że to chyba kurwa jest ręka. Co do? Szczury. Co się dzieje? A pierdolę tam później. Zobaczymy jak to idzie. O kurwa, niedobrze. To chyba tak mamy to robić? A, że powoli będziemy to idzie do góry, my się przesuwamy dalej. Dobra. Kumalski. Nie wiem, czy bym teraz nie zdążył. Kurwa, lepiej nie próbować, zamiast mnie to pewnie na pewno nie zdążę. Nie w drugą, młody, kurwa, do góry, żeś pchaj, no. O, żeś maniano odkurwił. Maniana była robiona. Niestety. Kręć tym. Ale nie wiem, gdzie teraz będzie cień. Gdzieś tu? Tu. Dobra, mamy to. Możemy kręcić dalej. Gdzie teraz? Dobra. W ogóle to śmiesznie czasem wygląda na kamerce, bo ja mam strasznie duży monitor. Znaczy strasznie duży to nie. Ale spory jest, całkiem jest taki, no powiem wam, że jak, i mam też blisko drugi monitor, więc jak chcę zobaczyć na lewy górny róg, to patrzę tak. I to wygląda prawie jakbym patrzył na was, nie? O, czekaj, co? A, dobra. Ja już myślałem, że tu koniec. Ale poprzednie to było, ale to była mocna scena, podoba mi się. Cały czas miałem ciary. Cały czas. Nie wiem, czy starczy? Wydaje mi się, że tak. Że oni się nie... Że zawsze tam, gdzie jest przeszukiwarka, to oni stawiają takie coś. Podejrzane wam, powiem szczerze. Mam nadzieję, że to do góry nie leci, bo jak tak, to właśnie nie żyjemy. Ale wydaje mi się, że chyba nie. Oczywiście. Czyli stop, oni tu wylęgają ludzi, te ludzie o cosie, a potem jakby złe egzemplarze, kurwa, rzucają do wody i mielą? To są ludzie? Czy co to jest? Myślałem, że roboty, bo jak rzucaliśmy chłopa, to leciał 30 metrów. Chłop jak ptak uderzył. I no, i był coś, z niego był więcej niż kisiel. Był nawet w całości, bym powiedział, więc wtedy pomyślałem, że robota, ale dobra. Geronimo! Chujowo jest strasznie. Wynurzaj się i mnie nie wkurzaj. Nienawidzę tu w tej grze wody. Do dupy jest ta woda. O, ale jestem kurwa zestresowany, wam powiem szczerze. O, jestem napięty. Chłopie, jak baranie, każdy wie co.
A człowiek coś tam ma, nie? Że na przykład jak pierwszy raz się wystraszyłem, to też momentalnie kliknąłem to, mimo tego, że ja praktycznie nie gram w ogóle na tym padzie, nie? To człowiek tak ma, że jednak praktycznie momentalnie. A ten potwór był w sumie dobry. Powiedział Erik zabijając. Powiedział Erik ginący od potwora. Nie, w sensie. Kurwa, nie wiem, nawet nie chcę mi się analizować. Ja sobie najwyżej potem zobaczę odcinek i jakby przemyślę. Co to się kurwa. Może ta dziewczynka faktycznie od samego początku starała nam się pomóc. Nie? I my uciekaliśmy. Znaczy niby ginęliśmy od niej 72 razy. Ale rozumiem, że to na potrzeby gry, żeby fabuła szła dalej, nie? Wiecie o co chodzi. Tak po prostu sknociliśmy i musieliśmy iść dalej. Wydaje mi się, że ta dziewczynka ostatecznie jest kurwa dobra, nie? Mała śniutka. Mamy tu jakieś taśmy, wydeło. Wydeło taśmy są. Okej, okay, no zrobiliśmy za jakieś przejście. Po co? Po co? Po to, że wpadliśmy przed chwilą w dziurę. Po to w sumie, chyba tak. Ciubudu. A prawa fizyki? Aha, fizyki prawa? Co, halo? Halo? Einstein? Kurwa, wszyscy? Woda nie może być do góry, no. Okej, okay, no to mamy niezłą akcję. Mamy tu jakieś... Kurwa, balony z ludzi? To są ludzie? To są jakieś... kurwa, ludzkie marchewki? Nie wiem, takie, no coś takiego, no. Kurwa. Ale nas chyba wydupi w kosmos, mam takie wrażenie. Dupnie nas w kosmos? Nie. O kurwa, to jest wyższa zagadka. Dobra, czekaj, stop. To trzeba zablokować. O kurde, dobra, dobra. Chłopy, w takich zagadkach to jestem the best. Policja jest the best. Powiedz, masz szefreda co dzień rano. To jest 33 minuty odcinka, to jeszcze myślę sobie troszeczkę pogramy. Szczególnie, że jest... O! Ale jest mi ciepło strasznie i w ogóle jestem taki spięty, tak siedzę, kurwa, cały czas. No myślę, że logicznym jest, że musimy dostać się do tamtej wody i nagle... jakby... zostaniemy przeniesieni... Uf. Coś takiego? Powiedzmy? Albo i nie? A to co znowu za przycisk? Bardzo mi się... Nie mam pojęcia co za przycisk. Dzisiaj co? To coś będzie oprócz tego, że nas zgniecie? Powiem wam tak, wydaje mi się, że nie. Ale jak nas zgniecie, to też będzie fajnie, więc kliknę. A nie, przecież ja muszę kurwa na to... Chase. No Chase to... Aha, bo to jest w ogóle kurwa, jakie smooth to jest, jak te filmiki na Facebooku. Dobra. Klika... nie. Da się tak zrobić? W sensie, czekajcie. Odpalam to, to leci, ale jak kliknę, to nie doleci. No to się nie da zrobić, nie ma takiej możliwości nawet.
Dobra. No nic tu więcej nie zrobimy, nie? W sensie nawet nie mamy po co tam, bo tam chyba nic nie ma. Chociaż ta gra pokazała, jak prostymi sposobami zagnąć na przykład mnie. Czyli obracał się ten, a ja zamiast tego to kurwa miałem przycisk, to klikałem przycisk, chłopie, i w szoku byłem. Stąd spadliśmy, ale to jest, powiem szczerze, nieinteresujące mi się wydaje coś za bardzo. W sensie... Czekaj, my teraz nie umieramy od wody? O kurwa. A ja pływam jak debil. Myślę, że my umieramy nadal, że tam... Czemu te ryby ciągle za nami pływają? To jestem... Chłopie, rybak? Dobra, moi drodzy. No to co? Widzę, że jestem za głupi na tą... Nie wiem, coś przeoczyliśmy w ogóle? Co tu się dzieje? Ja coś chyba musiałem przeoczyć. Czy po prostu ta jedna zagadka po prawej stronie, to muszę jakoś tam coś zrobić, coś. Powiem szczerze, że... No, jestem widocznie za głupi na razie. Tu mamy dziurę, czy nie? Na to wygląda. Po prawej stronie nic nie było. Nie ma nic do przeciągnięcia. O, wait a minute. Tam jest przycisk, widzicie? Tylko jak? Ale to jest, te, w tej grze mógłbyś robić co chwilę screenshota i wyszłoby naprawdę przepiękna grafika. Naprawdę, słuchajcie. Naprawdę jakieś chore... Po co to zamykać? Po co to niby mam zamykać na przykład? W sensie... Czy się tam odblokowuje jak ja to zamknę? Może. No dobra, bo prawo to było tylko te gówno, ale to się nie da tak zrobić. Nie no, nie ma opcji. Bo jest pewnie, ale jestem debilem. Nie no, nie może, bo jak musimy kliknąć, chyba że, nie wiem. Żeby przytaśkać jakąś rzecz ciężką pod tego, ale to jest głupie. Dobra, słuchajcie, na razie nie wiem, ale myślę, że 38 minut to jest wystarczające jak na, słuchajcie, dzisiejszy dzień. Żegnam się z wami. Ja, Przyciechu, i przypominam o łapkach w górę, o komentarzach, o subskrypcjach. Subskrybera Szewani Byczku, 98, nie, 99,8% oglądających to nie są subskrybenci, no come on, proszę. I wejdź na mój drugi kanał, a właśnie na tym drugim kanale, nie na tym, na tym to już w ogóle pewnie, ale dobra. Link znajduje się w opisie oraz na Instagrama, też zapraszam. Do zobaczenia, widzimy się w kolejnym odcinku. Na tym kanale, a odcinki są codziennie o godzinie 16 oraz 18. Miłego dnia, miłej nocy. Do zobaczonka. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.